Pierwsza sprawa jest taka, wiemy doskonale w jakim jesteśmy momencie, w jakim jesteśmy czasie konfrontacji swojego życia z prawdą, wychodzenia z iluzji, wychodzenia z wszelkiej teorii i tak Ale jest pewna grupa ludzi, która bagatelizuje ten czas i nie robi nic i uważa, no okej, okay, dobra, coś tam już wiem, że nie wszystko gra jak trzeba w moim życiu, zajmę się tym kiedyś tam w przyszłości. Tak? Dzisiaj się tym nie zajmuję, bo to jest dla mnie za dużo, za grubo i tak dalej i Masz wymówki różnego rodzaju, i teraz tak, popełniasz błąd. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest mądry. Jeżeli wprowadza kościół w pewne, pewien czas, w pewne środowisko, to wprowadza go z pełnym wyposażeniem, ze wszelkim narzędziem, które jest potrzebne. Czyli, jeżeli wchodzimy w określony czas, to wchodzimy też z określonym namaszczeniem w tym czasie. I to jest czas do zmian. I jest też namaszczenie do tego, aby te zmiany dokonywać. Czyli teraz Ci będzie właśnie łatwiej w tym momencie, szybciej się przesuniesz, szybciej wykorzystując ten czas, przejdziesz z miejsca w miejsce. Nie bagatelizuj i nie mów, że to jest ciężkie, i tak dalej. Bo właśnie teraz jest Ci łatwiej, niż na przykład, jeżeli weźmiesz się za ten sam temat za pół roku, za rok. Więc to taka pierwsza sprawa, wykorzystaj ten czas i wykorzystaj namaszczenie, które zostało uwolnione w związku z tym czasem, adekwatem tego czasu i zacznij realizować to, co Ci pokazuje Duch Święty.